Cześć. Cieszę się, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną. Tym bardziej, że chciałabym poruszyć jeden z takich ważnych tematów, który jest dosyć wstydliwy, często jest przemilczany albo bagatelizowany, mianowicie uzależnienia kobiece. Cześć, nazywam się Sylwia Sitkowska i na tym kanale znajdziesz pigułę wiedzy psychologicznej o tym, jak być bliżej siebie, bliżej z innymi, a dzięki temu zbudować szczęśliwsze, radośniejsze, bardziej spokojne, ale też spełnione życie. Zapraszam Cię do mojej przestrzeni. To trudne i często niezrozumiane zagadnienie, które dotyka wiele kobiet na całym świecie. I chciałabym zacząć od przedstawienia Ci genezy tych uzależnień i podzielić się niektórymi zaskakującymi dla mnie statystykami, które pomogą nam lepiej zrozumieć tę sytuację. Jeżeli zaciekawił Ciebie ten temat, zostaw lajka, napisz komentarz albo zasubskrybuj, albo możesz zrobić wszystkie trzy rzeczy, będzie mi bardzo miło. Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że uzależnienie kobiece nie są wyłącznie problemem jednostki. Badania i statystyki pokazują, że kobiety są narażone na różne uzależnienia w różnym stopniu. I tak znalazłam kilka przykładów. Na przykład uzależnienie od alkoholu według raportu Światowej Organizacji Zdrowia w 2021 roku to było około 5,3% kobiet na całym świecie. Uzależnienie od alkoholu u kobiet może prowadzić do wielu różnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby wątroby, choroby psychiczne, problemy związane z reprodukcją, tak ładnie to ujmę. Więc jest to trudny kawałek. Kobiety często unikają rozmów na ten temat, bagatelizują, no, tak jak większość osób uzależnionych. Nie bez powodu uzależnienie nazywamy chorobą wyparcia i iluzji. Trudno się do tego przyznać. Natomiast uzależnienie od narkotyków wśród kobiet, według znowu Narodowego Instytutu Nadużywania Narkotyków w Stanach Zjednoczonych, mówi o tym, że w 2019 roku około 19,5 miliona kobiet w wieku powyżej 18 lat przyznało się do używania narkotyków. Bardzo dużo. Kobiety też bywają uzależnione od jedzenia, jakkolwiek to brzmi. Badania sugerują, że uzależnienie od jedzenia jest bardziej właśnie powszechne u kobiet niż u mężczyzn i raport opublikowany przez National Eating Disorder Association wykazuje, że około 3,5% kobiet w Stanach Zjednoczonych ma problem z bulimią, a 2-3% cierpi na anoreksję. Mamy też uzależnienie od zakupów i niektóre kobiety, chociaż nie tylko, zmagają się z tą formą radzenia sobie z emocjami lub próby wypełnienia pustki wewnętrznej. I znowu, według badań przeprowadzonych przez Nielsen Company, o 85% zakupów w gospodarstwach domowych decydują kobiety. Więc no, nie dziwię się już, dlaczego to my jesteśmy częściej uzależnione od zakupów. Geneza tych naszych kobiecych uzależnień jest wielowymiarowa, wynika z różnych czynników i często zaczyna się od trudnych doświadczeń w dzieciństwie. Tak, jestem monotematyczna, to dzieciństwo ono się cały czas przewija w moich filmach, no ale tak po prostu jest. Bo te trudne doświadczenia pozostawiają w nas trwałe ślady emocjonalne i uzależnienia to jest niejako forma leczenia, forma samoleczenia, próba poradzenia sobie z tymi trudnymi doświadczeniami. No oczywiście nieskuteczna, wręcz wpędzająca nas w kolejne trudne sytuacje. Niemniej wiele kobiet, nie tylko kobiet, bo i mężczyzn też w ten sposób próbuje sobie radzić. Więc niektóre kobiety próbują znaleźć ukojenie w substancjach psychoaktywnych, alkohol, narkotyki, aby tymczasowo złagodzić ten ból albo zagłuszyć trudne emocje. Istnieją pewne wzorce, jeżeli chodzi o rodzaje uzależnień, które częściej występują u kobiet, a takie, które częściej występują u mężczyzn. Na przykład uzależnienia od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol czy narkotyki, są częściej zgłaszane przez mężczyzn. Z kolei jedzenie, zakupy, hazard mogą występować częściej u kobiet. Niemniej, jednak te podziały oczywiście nie są sztywne i mogą istnieć zróżnicowanie w zależności od społeczeństwa, od kraju. To, co ja znalazłam, to były takie badania ogólne. Ale te społeczne i kulturowe czynniki mają bardzo istotny wpływ na różnice pomiędzy uzależnieniami kobiet i mężczyzn. Na przykład stereotypowe oczekiwania takie społeczne mogą wpływać
na to, jak kobiety i mężczyźni radzą sobie z emocjami. Kobiety często są zachęcane do wyrażania emocji, do wyrażania uczuć, szukania wsparcia emocjonalnego. Mężczyźni natomiast często oczekują wręcz od siebie, że będą silni, niezależni i to może skłaniać ich do korzystania z substancji psychoaktywnych, aby ukryć swoje emocje. Czyli my wychodzimy na zewnątrz z emocjami i to może być właśnie gdzieś różne takie aktywności związane z innymi ludźmi. Natomiast mężczyźni często ukrywają swoje emocje, dlatego są skłonni do uzależnień takich jednostkowych, indywidualnych, które się indywidualnie odbywają. Różne są też wzorce picia. Kobiety często preferują picie alkoholu w bardziej ukrytych albo kontrolowanych sytuacjach i miejscach, takich jak dom, albo w zamkniętym gronie przyjaciół, czy w ogóle w tajemnicy. I to też może wpływać na wykrywalność problemu i opóźniać szukanie tej pomocy. No bo skoro nie wiemy, to jak możemy pomóc? Poza tym, żeby w ogóle móc pomóc, to taka osoba musi być na to gotowa. Bo jeżeli ktoś nie chce pomocy, to chociażbyśmy stanęli na głowie, to nie ma takiej możliwości, bo ona jej po prostu nie przyjmie. Mężczyźni za to częściej angażują się w spożywanie w miejscach publicznych, bary, imprezy. Więc kobiety mogą wybierać picie alkoholu w domu, ponieważ daje im to większą kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu, atmosferą, w której się znajdują. Tak jakby mogą się czuć bardziej komfortowo i swobodnie. Mogą czuć się nieoceniane, ponieważ dla niektórych kobiet alkohol jest sposobem na relaks i oderwanie się od stresu czy obowiązków. A picie alkoholu w takich miejscach jak bary czy imprezy może wiązać się dla nich z obawami związanymi z osądem społecznym. No albo w ogóle takim stawianiem w niekorzystnym świetle. O, patrzcie, jak się upiła. Więc kobiety często stoją w ogóle w obliczu większej presji społecznej i oczekiwań co do swojego zachowania. Dlatego być może wybierają picie w domu, bo mogą czuć się mniej narażone na krytykę, na ocenę ze strony innych osób. A dla niektórych kobiet takie picie w domu może być też sposobem na uniknięcie niepożądanych sytuacji czy interakcji społecznej, które mogą być dla nich trudne albo przytłaczające, więc lepiej sobie wypić lampkę wina w domu, niż gdzieś tam iść na zewnątrz. A jeżeli chodzi o fazę uzależnienia kobiet i mężczyzn, to doświadczamy tego podobnie. Faza wstępna, czyli prealkoholowa tak zwana, jest początkowym etapem rozwoju uzależnienia od alkoholu i w tym stadium osoby często eksperymentują z alkoholem. Niezobowiązująco, pijąc na imprezach czy w towarzystwie, to picie jest kontrolowane i może być społeczne, czyli razem z innymi, ale może też służyć rozładowaniu stresu. Natomiast nie ma jeszcze widocznych negatywnych konsekwencji spożywania tego alkoholu, a osoba często nie zdaje sobie sprawy z ryzyka, jakie towarzyszy takiemu regularnemu piciu. No i następnie pojawia się faza ostrzegawcza, tak zwana zwiastunowa. Charakteryzuje się ona narastającymi problemami związanymi z alkoholem. Taka osoba może doświadczyć negatywnych konsekwencji, takich jak problemy zdrowotne, trudności w relacjach, absencja w pracy czy w szkole. Mogą się pojawiać też pierwsze oznaki utraty kontroli nad piciem, czyli niezdolności do ograniczenia spożywanego alkoholu. To są te sytuacje, w których idąc na imprezę myślisz sobie, dobra, wypiję tylko 2 szoty, po czym kończy się na 10. Więc w tej fazie właśnie występują takie próby kontrolowania picia albo robienie sobie przerw w spożywaniu. Zwykle nieudane. Natomiast jeżeli masz takie myśli, o dobra, nie będę pił czy piła przez miesiąc, no to warto się nad tym zastanowić, czy to już nie jest ta faza. Faza krytyczna, czyli ostra, to jest etap, w którym uzależnienie od alkoholu staje się po prostu wyraźne, no i powoduje poważne skutki. Również zdrowotne, ale też społeczne, psychiczne. Czyli taka osoba doświadcza chronicznego pragnienia alkoholu i staje się coraz bardziej od niego po prostu uzależniona. Kontrola nad piciem jest utracona. Właściwie to może być tak, że ona nie jest w stanie przewidzieć, czy przewidzieć ilości spożywanego alkoholu, czy ograniczyć go. Często pojawiają się próby odstawienia, ale tak jak powiedziałam wcześniej, bywają one najczęściej jednak nieskuteczne. Z takich objawów fizycznych bywa drżenie rąk, nudności, lęki czy bezsenność. Więc w tej fazie uzależnienia od alkoholu staje się takim dominującym czynnikiem w życiu osoby.
i negatywne konsekwencje są widoczne właściwie we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. To jest też faza, w której dana osoba mówi bardzo dużo o piciu, mówi o alkoholu, opowiada o nim, jakby jest to ważny element jego życia. No i mamy ostatnią fazę, fazę przewlekłą, tak zwaną chroniczną. To już jest taki ostatni etap uzależnienia od alkoholu. To jest takie pełne uzależnienie i dana osoba potrzebuje alkoholu do normalnego funkcjonowania. Konsekwencje spożywania są oczywiście bardzo widoczne i poważne. Zdrowie, relacje, życie zawodowe najczęściej na tym etapie są znacznie pogorszone. I mimo występowania tych poważnych, negatywnych konsekwencji, dana osoba nadal pije. Nie jest w stanie poradzić sobie z uzależnieniem samodzielnie. On wie o alkoholu, ale właściwie to dotyczy każdego uzależnienia. Więc na tym etapie uzależnienie staje się chorobą przewlekłą. A proces zdrowienia to już jest proces, który wymaga profesjonalnej pomocy, terapii, wsparcia, interwencji. Bez tego w tej fazie przewlekłej bardzo trudno się samodzielnie wykaraskać. Tutaj już też mogą nastąpić takie problemy zdrowotne jak marskość wątroby, choroby serca, nawet uszkodzenia mózgu, zaburzenia psychiczne, deficyty pamięci. To jest właściwie bardzo częste. Relacje z rodziną, partnerem, przyjaciółmi najczęściej na tym etapie ulegają znacznemu pogorszeniu. Osoba bywa już izolowana, czuje się samotna, więc pije jeszcze więcej. Funkcjonowanie zawodowe też często jest już na takim poziomie niskim, bo staje się coraz trudniejsze. Może nawet być utrata tej pracy, bo w tej fazie osoby często doświadczają takich cykli nawrotów i remisji, czyli próbuje ograniczać to picie, zaprzestać, ale później znowu ponownie ulega impulsowi i znowu sięga po alkohol. Dlatego są te cykle takie alkoholowe. Nie? On nie pije tydzień czy dwa, a później jest ciąg, który trwa kilka dni. Więc to uzależnienie staje się po prostu stanem przewlekłym, który wymaga długotrwałego wsparcia, terapii uzależnień, udziału w grupach wsparcia, no i zmiany stylu życia po prostu. Natomiast ważne jest to, żeby zrozumieć, że proces wyjścia z tej fazy przewlekłej wymaga determinacji, zaangażowania, ale przede wszystkim profesjonalnej pomocy. Na dzisiaj kończę, stawiam tutaj kropkę, bo uważam, że tych informacji i tak jest bardzo, bardzo dużo, ale w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować ten temat i chciałabym powiedzieć o tym, jak sobie z tym radzić, co możesz zrobić, jakie są narzędzia do tego, żeby wyjść z nałogu bez względu na to, w jakim nałogu jesteś. Dbaj o siebie i innych. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.